Tak, szkolenie pracowników Urzędu Gminy w Pucku w związku z zakupem defibrylatora zewnętrznego, automatycznego, który znajduje się tutaj w Urzędzie Gminy, został zainstalowany przy sekretariacie. Będzie mógł być w każdej chwili użyty, czy to przez pracowników Urzędu Gminy, czy przez mieszkańców, którzy przychodzą tutaj do Urzędu Gminy. Zostało przeszkolonych około 50 pracowników z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz użycia defibrylatora automatycznego. Włączamy urządzenie. Nie, włączamy urządzenie. Słyszamy, co on mówi. Tryb szkoleniowy. Wezwij pomoc. Wyjmij elektrody z opakowania. Podłącz elektrody do gołej piersi pacjenta zgodnie z rysunkiem. Podłącz elektrody do gołej piersi pacjenta zgodnie z rysunkiem. Podłącz elektrody do gołej piersi pacjenta zgodnie z rysunkiem. Analiza rytmu serca w stole. Nie dotykaj pacjenta. Teraz urządzenie sprawdza, co jest konieczne. Ładowanie. Odsuń się. Nie, czekamy. Naciśnij migający wstrząs 1. I teraz zrealizowany. Rozpocznij resuscytację. Może być tak. Teraz jest przypadek, kiedy jest jedna osoba, odchylamy, zatykamy nos, wdmuchujemy. Jak pan ocenia ich przygotowanie w dniu dzisiejszym? Co niektórzy pracownicy, jak mi dzisiaj powiedzieli, mieli już do czynienia i robili resuscytację krążeniowo-oddechową, czy to w formie szkoleń, czy podczas działań. Uważam, że na pewno takie szkolenia są przydatne i systematycznie będziemy starać się powtarzać, robić takie szkolenia tutaj dla pracowników. Możemy. I dwa. Raz. Dwa. Rączki trzymamy cały czas. Jak on robi pani wentylację, to cały czas trzymamy na ten. Robimy. 30. Kontynuuj. Widzimy na terenie gminy Puck, zaczyna być coraz więcej takich urządzeń. Coraz więcej urządzeń, są już urządzenia zakupione przez Ochotnicze Straże Pożarne. Jest taki defibrylator w OSP Łebczu, Mieruszynie, Strzelnie, Starzynie, Leśniewie. Również znajduje się w Żeliszczewie, także liczę na to, że będziemy pionierami w gminie i damy przykład innym gminom w Polsce, żeby takie defibrylatory się znajdowały w naszych wszystkich sołectwach 27. Patrz, słuchaj, staraj się wyczuć obecność prawidłowego oddechu. Nie pomyl oddechu agonalnego, o którym właśnie państwu powiedziałem przed chwileczką, z prawidłowym oddechem.